Szanowanie. Teraz to wszystko pozakładane. Ten e-sprzęt, cały ten tour i w ogóle. Kurde. To się teraz ciężko dobrać tutaj do... Chyba olej wejdzie do wspomagania. A gdzieś troszkę brakuje chyba. Albo mi się zdaje się. Teraz zobaczę, bo widzę. Widzimy zaraz. To wycieka z serwa trochę. Mam w planie łyżkę tu zaraz przyczepić, zobaczyć co jak. Jak to, co to będzie. O, już wyjebane wszystko w oleju. Jak to, co to, panie Jacku? Pewnie tam bidnie z olejem. Zaraz zmierzymy jako miariczko. O! Tak jakby dla mnie się trafiło się. Tylko na dnie może jest. Panie. Kur. Coś tam pływa, ale doleję trochę oleju. Jak będę widział tę dziurę. Kurde, panie. Ciemno tu. Pół zaraz pójdzie za traktor. Trzeba by solejka przynieść pewnie. Będzie dobrze. Ej, chuja. Nie wleję tak. Ciemno strasznie. Dobra, idę po lejek. Mam lejek. To jest Boxon 26 olej do wspomagania. Za to, że jak było założone wspomaganie, najpierw był jakiś zwykły hydrauliczny wlany, to powiem wam, że gówno warty jest. Boxon jest, nie wiem, na pewno są jeszcze lepsze oleje, ale z tych, co ja próbowałem, to Boxon 26 jest bardzo git do tego. Polecam. Nie, to moja miarka jest. Trzeba wyczyścić spodnie. Można wkładać. Dobra. Panie, tu mało, trzeba lać cały liter do oleju, żeby miało co cieknąć przez serwo. Litra tego oleju 19,50 dzisiaj płaciłem. Dobra. I co, idziemy łyżkę to rącać. Mocowania trzeba porobić jeszcze, dolne te, nie? Się zahaczy za tą rurę, a na dole sznurkiem się zaczepi pewnie. Dzisiaj woziłem za na pszenicę. Ostatni kurs w tym roku. Znaczy w tym roku. Nie wiem, czy w tym roku. Z tamtych żniw. I to zostało już tylko ino. O! Ino. Wspomaganie mi się przycinało, nie wiem. Czy to było spowodowane małym ilością oleju? Raczej nie, ale dolałem litrę teraz. Teraz zobaczymy, jak to będzie się zachowywać. Tu niby nigdzie nie cieknie. No dobra, jedziemy. Po łyżkę, albo po widły. Dobra. Tutaj te sworzenie jeszcze nie są tak jak trzeba. To jakby śrubę zakręcił, to by był w sumie ten sworzeń. Może wypaść w każdej chwili, kurde. Jakby chyba to by ramkę mnie tak mogło skrzywić. No nic, będę obserwował. Tak. Tamten wbity na chama, tamten nie wypadnie ten górny. Te dwa sworznie jeszcze musiało będzie. Panie Jacku, jakie to są? Zaraz będę sworznie zrobione. Dobra. O, ktoś mi tu puszkę postawił. Prawie pełną. Filtr jeszcze muszę pozmieniać. O matko! Mam roboty dzisiaj jeszcze. Dobra, teraz pojadę, będę te filtry zmieniać. Palim sprzęt. 395.
Jak się kieruje teraz, panie? W sumie tak samo. Przycina się, kurwa, kierownica, no. Serwo się przycina, jebane. No już. Teraz, o, teraz puściło. I na serwa. Samo orbitro to zakładać. I ten siłownik wzdłuż tam. Stronny ten. Mam łyżkę. To tak to wygląda. Odbidę, jeszcze ta łyżka by była może, ale odbidę mówię. Wymiana, szybka wymiana filtrów. O, jeszcze tutaj odstojniczek. Do odstojnika znaczy się filtr. O. Sam? Sam, paniacku. Dobra, paniacku, powyczyszczane. Tutaj. A jest filtr do skrzyni biegów. Ten stary. Jak on to wygląda? Tak jak widać. A za wiele upiłków to nie ma. Tu jakiś jest to piłeczek. Nieźle. Dobra. Uringa tego, kurka, wodno nie kupiłem. I to co zapobiegawczo. Solikon. Deczko silikonu. I będziesz pan zadowolony. Nie, o panie Jacku, zaraz będzie. Jeden filterek już, kurka, wodna zrobiony. A ten drugi. Dobra, kluczyk trzeba szukać. Tylko do tego filtra. Ten z tego filtra będzie się lał olej. Się odkręci. Już to widzę, bo on jest ukosem. No. Gdyby równo był. Ten filterek to sobie zachował. Może się kiedyś przyda. Sprzeda się komuś, się wyczyści. Za te 3 filtry dałem 50 zł. Trzeci ten mały do odstojnika oczywiście. Dobra, kluczik teraz, jaki trzeba szukać. Znalazł ja. Hops. Czy panie utkwinca ten sztryk? Poszło. Dobra. Jeszcze jakieś wiadro będzie, żeby to się nie zalało zaraz. Będzie mi było skażenia, gleby. Szmata jaka. To jest tak? Czekaj, mam jakaś pan tak? Czy będzie panie ciągu, myślę, teraz nie wiem. Teraz się okaże. Paniecku, oddało się, poszło. Opuściło się przynajmniej. Okaż pan też matę. Teraz będzie pół zalanego traktora. A może nie? Matkę troszkę poleci. Dobra. Smarujemy uszczelkę palcem. Olejem. Wiesz, nie nogą, nie tym. Patrz, jaki ma fajny olej w hydraulice. Jak miodzi, jak miód. Czyściutki. Znaczy w skrzyni biegów. Mamy to filtr. Dobra, ma być, panie Jacku. Dobra, jest. Filtry wymienione. W odstojniku to się zmieni kiedyś.
ten olej można by... Nie, lepiej nie. Do skrzyni wlać, ale lepiej nie. Może jakie upiłki są tutaj piorne. Uda mi się tego tu wlać? Dobra. Siedzę i dumam, jak to zrobić. Patrzcie, jak ta dziura tutaj pasuje. Jakby ta dziura pasowała równo tamta, nie? To by poodcinał. I tu by jakiś bolec chodził, nie? Załóżmy. No to nie jest idealne, to nie jest dobrze. To trzeba, na razie tutaj założę jakieś śruby i skręcę, tak od bidy. Bo tu mamy zabierać piach ten stąd. Będziemy lać posadzkę. No to akurat trzeba będzie tura wykorzystać. Tą posadzkę będziemy robić zasiek w stajni. W którymś tam, z tamtej strony. Boksie tym całym, nie? Dobra. Także tak to dzisiaj wygląda. Sobota dzisiejsza. Palić jego grilla musi, nie? Dobra. Pozdrawiam. Życzę miłej niedzieli wszystkim udanej. I co? Trzymajcie się. Siłownik niby nie cieknie. Zrobiłem go. Fajnie chodzi. Tutaj już śrubę jakoś znalazłem. A, miałem ją dokręcić. Dobra. Także trzymajcie się. Do następnego. Cześć.